Nie tak wyglądały moje marzenia. Pojedyncza ulica, sklepy monopolowe, lombardy i zabite deskami domy. Starsi mężczyźni siedzący na drewnianych skrzynkach, grając w warcaby, trójnogi pies, który chodził od nieznajomego do nieznajomego w nadziei na trochę jedzenia. I posterunek policji, który przez większość czasu przypominał motel dla pijaków i zagubionych dusz. Mój posterunek. Wstąpiłem do policji z zamiarem zostania śledczym w dużym mieście, Los Angeles lub Nowym Jorku. Miałem rozwiązywać zabójstwa i rozbijać kartele. Ale to było 30 lat temu. Byłem samotnym gliną w miasteczku, w którym ziemia nie nadawała się na uprawy, nie było zakładów produkcyjnych ani chemicznych. Nie było niczego dla ludzi, którzy chcieli zarobić na życie, ale na horyzoncie pojawiła się nadzieja. Wysiadłem z wozu patrolowego, rozciągnąłem się i skrzywiłem, gdy moje plecy chrupnęły. Zbyt mało się ruszałem. Kiedy nie siedziałem za kierownicą lub biurkiem, podpierałem bar u Martiego. We wtorki i czwartki orzeszki ziemne u Martiego były za darmo i mogłeś zatrzymać sobie każdy ząb, który znalazłeś w miejsca. W piątki odbywały się tańce, które zawsze kończyły się awanturą, więc wtedy zwykle zostawałem w domu i oglądałem telewizję. Kiedy moje plecy przestały narzekać, że zostały zmuszone do działania, spojrzałem w dal. Było dość pusto, tak pusto jak zawsze, ale jeśli wszystko się ułoży, to wkrótce się zmieni. Wielka organizacja specjalizująca się w takich rzeczach wygrała rządowy kontrakt na budowę zakładu karnego o zaostrzonym rygorze, rozległego, zaawansowanego technologicznie domu dla najgorszego rodzaju przestępców. Firma chciała umieścić go na pustyni w odległości krótkiej przejażdżki samochodem od miasta. Pieniądze będą napływać a wraz z nimi ludzie. Wielu wykonawców podczas samej budowy, a następnie strażnicy i personel potrzebowali miejsc do życia, jedzenia i odpoczynku. Nadchodziły dobre czasy dla mojego małego miasteczka, ale najpierw trzeba było trochę tu posprzątać. Wsiadłem z powrotem do samochodu i pojechałem do biura burmistrza, znajdowało się na zachodnim krańcu głównej ulicy, obok sklepu spożywczego. W oknie wystawowym sklepu znajdowały się konserwy, które nie zmieniły się ani razu od kiedy tu mieszkałem oraz tabliczka z napisem Nie przyjmujemy zwrotów, nie dajemy pożyczek. Właściciel sklepu siedział na bujanym fotelu przy drzwiach. Skinął głową na powitanie, a ja nie mogłem na pewno powiedzieć, czy to krzesło, czy jego szyja skrzypnęła. Odwzajemniłem skinienie i przeszedłem przez szklane drzwi, które prowadziły do lokalnej siedziby władzy. Burmistrz pochodził z długiej linii zarządców tego miasta. Jego ojciec, dziadek i pradziadek piastowali to stanowisko, co wydawało się odpowiadać mieszkańcom. Tak samo było również w wielu innych liniach rodzinnych. Mieszkając w mieście zaledwie od dekady, wciąż byłem uważany przez niektórych za świeżaka, ale znałem się na rzeczy i to bardzo dobrze. Uchyliłem kapelusza przed sekretarką burmistrza. Była to piękna kobieta o kaskadowych brązowych włosach, niedawno pogrążona w żałobie po stracie męża. Planowałem zapytać ją, czy zechciałaby wyjść ze mną któregoś wieczoru i zacząłem używać dezodorantów dni, kiedy wiedziałem, że ją zobaczę. Wszedłem do biura burmistrza, siedział za imponującym dębowym biurkiem, paląc cygaro i wpatrując się w laptopa. Jego podgardle zwisało bezwładnie nad kołnierzykiem koszuli, niczym mięsiste różowe zasłony, a nos był plątaniną czerwonych, popękanych żyłek. Burmistrz bardzo lubił sobie wypić, co tutaj czyniło go człowiekiem ludu. Przysunąłem sobie krzesło, zdjąłem kapelusz i otarłem twarz. Podniósł wzrok z nad laptopa i powiedział: Musimy to załatwić, zanim podpiszę umowę. Dostałem więcej e-maili od organizacji. Mówiłem ci, że to zrobię, a jeśli garnitury, które chcą tu zbudować swoje nowe, błyszczące więzienie, podnoszą ci ciśnienie, to dziś jest ten dzień. Oczy burmistrza zwęziły się, gdy na mnie spojrzał. Wyniesiesz śmieci? Zrobię coś więcej. Wywalę je i spalę na popiół przytaknął i pokazał krzywe, żółte zęby w szerokim uśmiechu. Życzyłem mu miłego dnia i poszedłem załatwiać swoje sprawy. To była godzina jazdy do posesji kluensów. Na planach, które widziałem, północne ogrodzenie zakładu karnego przebiegałoby dokładnie przez ich zrujnowaną chatę i budynki gospodarcze. Organizacja złożyła bardziej niż hojną ofertę, która pozwalałaby im się przenieść, ale kluensowie nie byli z tego zadowoleni. Co był ich kawałek ziemi? Żyli tu, rodzili się i umierali, odkąd ktokolwiek pamiętał. Martin mówił, że jeśli kopać wystarczająco głęboko, można tam dotrzeć do kości dinozaurów, ale wcześniej wszystkie szczątki będą kluensami. Tego dnia, maszerując na ich posesję, wymachiwałem kaburą i odznaką. Nikogo nie było w zasięgu wzroku, więc udałem się na tyły chaty. Ziemia była zaśmiecona połamanymi i zardzewiałymi gratami. Zauważyłem motykę odłamaną na jednym końcu, beczkę pełną deszczówki i przerażająco wyglądającą kosę z ostrzem postawionym na sztorc. Zadrżałem, a potem zauważyłem, że z jednego z budynków wyłania się pan Kluens, ojciec rodziny. Był chudy jak trzonek od miotły, a jego szorstkie i rzadkie włosy dopełniały wrażenia. W jego dłoni spoczywał duży, gliniany dzban. Domyśliłem się, że będzie pełen słynnego bimbru kluensów, a destylator musi znajdować się w budynku. Legenda głosiła, że nikt spoza rodziny nigdy nie pił ich bimbru i to przeżył, a ja wierzyłem w legendę. Ojciec kluens zmrużył oczy, a jego usta wykrzywiły się w niezadowoleniu. Widziałem, że ma dwa zęby, jeden na górze i jeden bezpośrednio pod nim. Wystarczająco dużo do rzucia i zadawania nieprzyjemnych ukąszeń. Prawo nie ma tu żadnej władzy. Wkraczasz na teren prywatny, powiedział. Wyprostowałem się, a moja odznaka zalśniła. Jestem tu, by postawić ultimatum ojcze. Jeśli ty i twoi krewni nie opuścicie tego miejsca do zachodu słońca, wrócę tu z chłopakami. Wyraz twarzy ojca Kluensa zaostrzył się w szyderczy grymas. Nikt nie będzie mi mówił, co mam robić, ani ci miastowi cwaniacy, którzy chcą budować na mojej ziemi, ani ty za swoją blaszaną odznaką. Zachód słońca, ojcze, odpowiedziałem i odwróciłem się powoli, żeby pokazać, że się nie boję. Odpaliłem samochód. Mój następny przystanek był kilka minut drogi stąd. Firma stojąca za proponowanym zakładem karnym wiedziała o opuszczonym budynku, który stał samotnie na pustyni. Myśleli, że wystarczy go zburzyć, ale to nie było takie proste. Billy i Tommy Malgru czekali na mnie w swoim pikapie obok budynku. Byli bliźniakami, obaj mieli rude włosy i piegi na policzkach. Urodzili się i pozostali nierozłączni, dosłownie. Dzielili jedno wspólne ramię. Rzadko rozmawiali z innymi ludźmi i komunikowali się ze sobą za pomocą spojrzeń. Mieszkańcy miasteczka nie przejmowali się ich odmiennością, choć doszło do sprzeczki, gdy obaj chcieli poślubić tę samą kobietę. Ona była chętna, ale kaznodzieja odmówił. Powiedział, że to wbrew testamentowi. Jeśli chodzi o mnie, bliźniacy malgru byli silni i wykonywali rozkazy, więc darzyłem ich szacunkiem. Gdy mnie zobaczyli, zasalutowali mi, jeden prawą, drugi lewą ręką, a ja odwzajemniłem gest. Budynek obok którego zaparkowaliśmy był przysadzistą, kamienną konstrukcją. Zbudowany w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, służył kiedyś jako miejsce do przetrzymywania więźniów, były tam cele i biuro dla strażników. Wysiadłem i podszedłem do pikapa, z tyłu leżały łopaty i czarne worki na śmieci. Poczekałem, aż Billy i Tommy skończą palić, po czym powiedziałem. Miejmy to już za sobą. Historia tego, co się tu wydarzyło, nie była tajemnicą dla mieszkańców miasteczka, ale nigdy nie podzielono się nią ze światem zewnętrznym. Sprawy miasta pozostawały w granicach miasta. Muszę przyznać, że gdy Billy i Tommy zdjęli kłódkę z drzwi, poczułem niepokój. Słyszałem wiele dziwnych historii w czasie, gdy byłem stróżem prawa w tym mieście. Wiedziałem o porachunkach, które były rozwiązywane w środku nocy za pomocą kijów baseballowych i butów na szpilkach, o przemytnictwie i korupcji, i nauczyłem się z tym żyć. Ale tajemnica budynku, do którego mieliśmy wejść, nie dawała mi spokoju. Stara metalowa kłódka puściła, to mi otworzył drzwi. Opowiedziano mi, że latem 51 roku więźniowie pracowali przy budowie drogi przez pustynię. Panował straszliwy upał, a kiedy podnieśli wzrok na niezwykły dźwięk przelatującego nad głowami samolotu, zasłonili oczy i zobaczyli tylko plamę, zanim strażnicy zaczęli na nich krzyczeć, by wracali do pracy. Wszyscy strażnicy mieszkali w mieście i byli znani za szczególnego okrucieństwa i lenistwa. Tego dnia nikt nie zareagował, gdy silniki zaczęły się zacinać i dopiero gdy terkota nie zamieniło się w wycie, a samolot spadał w dół, zaczęli biec. A przynajmniej strażnicy. Więźniowie wciąż zakłóci w hajdany, mogli tylko próbować, a samolot rozbił się blisko nich. Zanim spadł z pęknięcia w kadłubie, zaczął wydobywać się gęsty dym. Strażnicy powiedzieli, że więźniowie zostali pochłonięci przez opary, a kiedy się z nich wydostali, dusili się i drapali po oczach. Dym dryfował coraz dalej w każdą stronę, a strażnicy bali się, że zostaną przez niego pochłonięci. Zapędzili więc więźniów do budynku, zamknęli ich w celach i uciekli. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętali, były krzyki więźniów, których zostawili. Później historia stawała się mglista, mówiono o tajnych eksperymentach, krążyły plotki o zatuszowaniu sprawy, o spiskach, w niektórych brała udział armia, w innych CIA, obie w zmowie z ówczesnym burmistrzem i stróżami prawa. Niezależnie od tego, jaka była prawda, więźniowie nigdy nie zostali uwolnieni, pozostawiono ich, by zgnili w celach. Moim zdaniem to było straszne, przekroczono granicę. Wierzyłem w legendy i wierzyłem w zło, a zło rządziło tym miejscem. Gdy wszedłem za Bili Tomim do budynku, powietrze było zatęchłe i pełne kurzu. Światło wpadało przez zakratowane okna. Byliśmy pierwszymi osobami, które weszły tu od czasu katastrofy lotniczej i ostatecznego zamknięcia więźniów. Kiedy kluensowie się wyniosą, a kontrakt zostanie podpisany, nie chciałem, aby wykonawcy wyburzający budynek znaleźli szczątki więźniów. To doprowadziłoby do pytań i kolejnych opóźnień. Mieliśmy pozbierać kości więźniów, wrzucić je na pikapa i wywieźć na miejsce pochówku gdzieś, gdzie nigdy by ich nie znaleziono. A ludzie z zewnątrz widzieliby tylko termity, pająki i kurz, kiedy buldorzary wjechałyby do środka. Ruszyłem wzdłuż korytarza. Biuro znajdowało się po mojej prawej stronie. Na biurku leżała pożółkła gazeta, talia kart do gry i paczka papierosów pozostawione po ucieczce strażników. Przede mną znajdowały się cele. Wszystkie były puste oprócz jednej. Strażnicy w pośpiechu, by uciec, musieli wepchnąć wszystkich więźniów do pierwszej celi, stłoczyli ich na małej przestrzeni. Szkielety więźniów leżały jeden na drugim. Kości rąki nad nadgarstków sięgały przez kraty, a linie, które zostały wydrapane na kamiennej podłodze, były nadal widoczne. Poczułem mdłości i złość, ale nie mogłem zrobić nic poza opróżnianiem celi. Powiedziałem Bilemu i Tomiemu, żeby otworzyli zamek. Zajęło im to długie minuty, ale w końcu weszli do środka i zaczęli zbierać kości do worków. Wtedy Billy skrzywił się i krzyknął: Coś mnie ugryzło! Tommy również wyglądał na cierpiącego z powodu więźni łączącej go z bratem. Nic tu nie ma. Jedyną rzeczą z zębami jest. Nigdy nie skończył, wrzasnął z bólu. Potem trzymając się za nogę, zaczął podskakiwać, zmuszając brata do tego samego. Zajrzałem do celi. Szczęki czaszki były zaciśnięte wokół kostki Tomiego. Zdaj mi to! Krzyknął Billy próbował kopnąć czaszkę, ale trzymała się mocno. To krzyczał, a ja patrzyłem z przerażeniem, jak krew zaczyna ściekać z jego kostki, jak ręka podnosi się ze stosu, chwytając Bilego, zamykając kościste palce na jego nadgarstku. Jego oczy rozszerzyły się w szoku, ramię zaczęło ciągnąć, a on nie mógł się oprzeć. Żaden z nich nie mógł nic zrobić i bliźniacy zostali wciągnięci w trzewia kości, które teraz falowały i grzechotały. Ogarnął mnie strach ale lodowaty dreszcz przeszedł po moich plecach. Szczątki więźniów w jakiś sposób się poruszały, ożywiane przez siłę, która była poza moim zrozumieniem. A teraz pełzały po mi Tomim, przebijając ich skórę. Kręgosłup wbił się w otwarte usta Bilego i wśliznął się do jego gardła, odcinając krzyk. Jeden ze szkieletów kompletny od pasa w górę przyciągnął się do Tomiego i wgryzł w jego gardło. Wkrótce straciłem bliźniaków z oczu pod się masą kości. Musiałem coś zrobić, ale co? Desperacko próbowałem myśleć, gdy usłyszałem, jak coś skrobie o ziemię. Spojrzałem w dół i zobaczyłem szkielet ciągnący się w moją stronę. Jego puste oczodoły patrzyły na mnie, a szczęka otworzyła się, jakby próbował mówić. Odwróciłem się i pobiegłem. Słyszałem, jak coś się za mną porusza, ale nie oglądałem się, dopóki nie znalazłem się w samochodzie. Silnik odpalił za pierwszym razem. Byłem tak szczęśliwy, że prawie płakałem. Spojrzałem za siebie, z powrotem na budynek. Rzeka kości sunęła w moim kierunku, ale nie wiedziałem, jak mogłyby się dostać do mojego samochodu. Uda mi się, ucieknę. Cofnąłem i wykręciłem. Zacząłem odjeżdżać, gdy zobaczyłem ich w lusterku. To byli Billy i Tommy, ale to niemożliwe, kości musiały ich zabić. A jednak byli tam, zataczając się wyszli z budynku. Ich skóra była opuchnięta i posiniaczona, a miejscami wyglądała na rozerwaną. Ubrania były podarte i przesiąknięte krwią. Szli sztywno z pojedynczymi ramionami wyciągniętymi przed siebie, a ich twarze były wykrzywione w wyrazie pierwotnej wściekłości. Gdy wpatrywałem się w nich z przerażeniem, krzyknęli razem, nieludzki, gardłowy wrzask. Wcisnąłem pedał gazu, ale bili i Tomi już do mnie dobiegli, wdrapali się na samochód, trzymając się, mimo że gwałtownie skręcałem, desperacko próbując ich zrzucić. Nie widziałem zbliżającej się chaty kluensów, dopóki prawie w nią nie uderzyłem. Skręciłem w ostatniej chwili, samochód przekoziołkował i wyrzuciło mnie na pobocze. Ból przeszył moje ciało, ale nie miałem czasu na wahanie. Poderwałem się na nogi i pobiegłem dalej. Na tyły chaty, z dala od bliźniaków. Ojciec kluens tam był. — Co ty do cholery wyprawiasz? — krzyknął. Próbowałem mu powiedzieć o co chodzi, ale jedynym, co wydobyło się z moich ust, były nieskładne słowa. Martwy, martwy idzie, biegnie tutaj. Potrząsnął głową, patrzył na mnie, jakbym postradał zmysły, dopóki nie zobaczył ich ze mną. Mogłem to wyczytać z jego oczu, przerażenie, które je wypełniło. Odwróciłem się, Bili i Tommy zataczali się w naszą stronę. Szyja Bilego musiała zostać skręcona, gdy mój samochód dachował, a jego głowa zwisała luźno na bok. Tomi patrzył prosto na nas. Odwróciłem się do ojca Klunesa. Zabiją nas, a kiedy to zrobią, będziemy tacy jak oni. Coś mi to podpowiadało ta część mnie, która wierzyła w legendy i zło. Zło, które przekręca naukę, ukrywa prawdę i porzuca ludzi na śmierć. Tylko wtedy, gdy panuje zło, są rzeczy gorsze niż śmierć. Ojciec Kluna skoczył w boki i podniósł leżącą na ziemi kosę. Zamachnął się po łuku, kosa rozcięła klatkę piersiową Bilego, który ani drgnął. Ponownie podniósł kosę, ale pośliznął się podczas zamachu i tym razem jej ostrze wylądowało na złączonym ramieniu bliźniaków. Zachwiali się, odsunęli od siebie. Tomis spojrzał na brata. Billy starał się zrobić to samo, w końcu udało mu się obrócić twarz. Nawet przez szaleństwo, które opanowało ich rysy mogłem dostrzec ich zdziwienia. Po raz pierwszy bliźniacy zostali rozdzieleni, byli teraz dwójką, a nie jednością i to zatrzymało ich w miejscu. Ojciec Clunes zareagował jako pierwszy, wpadł do chaty. Usłyszałem stukot młotka, a potem patrzyłem jak wypływa z niej gęsta, cuchnąca alkoholem ciecz. Zdałem sobie sprawę, że to Bimber otworzył destylator. Wyszedł wyjmując z kieszeni zapalniczkę. Bimber sięgał już prawie moich stóp. Uciekaj, krzyknął, nie trzeba mi było dwa razy powtarzać, i rzuciłem się do ucieczki. On podążył za mną. Bili i to mi wciąż stali oszołomieni. Usłyszałem kliknięcie i zobaczyłem, jak ojciec klunes wyrzuca zapalniczkę w powietrze. Jej płomień zamigotał. Kilka sekund później wylądowała w bimbrze, który teraz gromadził się wokół bliźniaków. Płomienie zaczęły lizać ich nogi, gdy się zapalił. Wyli, ale nie upadli. To nie wystarczy, zawołałem. Ojciec Klunes zignorował mnie i skupił swoją uwagę na ziemi, gdzie zapalał się szlak bimbru sięgający do wnętrza chaty. Płomienie wpadły do środka, a budynek eksplodował. Bliźniacy zostali pochłonięci przez wybuch, a przez płomienie mogłem dostrzec, jak ich ciała czernieją i skręcają się, gdy trawił je ogień. Upadłem na kolana z ulgą. Udało się. Ojciec Klunes wyjął papierosa z kieszeni, postukał nim w grzbiec dłoni, pochylił się i zapalił go od płonącej kałuży bimbru. Nie lubię obcych na mojej ziemi.